Rozmowa dnia. Zuzanna Dąbrowska i nasz gość. Naszym gościem jest doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, Henryk Wujec. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wczoraj Sejm w głosowaniu przyjął specjalną uchwałę w sprawie wyrażenia radości z powodu kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Też, a prezydent Bronisław Komorowski nazwał to względnie przyzwoitym finałem, czyli że uchwała przeszła, ale jednak trzeba było głosować, nie było aklamacji. Zgadza się pan z prezydentem? Względnie przyzwoity? Może być coś względnie przyzwoitego? No tak, chyba dobrze to określił. Dobrze, że to przeszła ta uchwała. Ja sądzę, że gdyby ona była w czasie, kiedy nie ma żadnej kampanii wyborczej, to by przeszła bez żadnych zgrzytów i nie byłoby całej tej awantury. No teraz każdy z tych partii musi zaznaczyć swoją odrębność. My jesteśmy inni, my dbamy o to, my walczymy o tamto. Więc nawet taka dość neutralna, bo jak się czyta ten trojeś, to tam nie ma nic takiego, co mogłoby poruszyć niewierzącego. W ogóle, bo to odnosi się do każdego. Ja tak sobie myślałem, że załóżmy, że Dalaj Lama by byłby w Polsce i trzeba go jakoś uczcić, no to czy byłyby jakieś problemy z tym? Żadne. To może kto inny by protestował po prostu. Ale właśnie nie widzę nikogo, kto by protestował. Podobnie nawet gdyby był ktoś innej wiary. No jest ktoś, kto jest wybitny, jakoś jest doceniony. Nie wchodzę w to, bo jeżeli nie, załóżmy, że jestem niewierzący, no to wtedy mogę mówić, że ja nie wierzę w to. No nie wierzę, ale czy ten moment ważny dla wielkiej zbiorowości ludzi? No nic, ale to właśnie była ta, to jest myślę, te emocje związane z kampanią wyborczą wpłynęły na to, ale dobrze, że zostało to przyjęte i dobrze również, to uważam, że to jest akurat dobrze, że jeżeli oni mają z tym problem, no to w takim razie jest normalna procedura głosowania, nikt nikogo tutaj nie gwałci. No właśnie, ja to chciałam zapytać, dlaczego tak wielkie wzburzenie wywołało to, że jakaś uchwała będzie głosowana? Może nie warto było robić całego takiego napięcia, normalnie to przyjąć, a tak to wydaje mi się, jakby to PSL podrzucał piłeczkę twojemu ruchowi Janusza Palikota i wygląda to jak taka polityczna gierka. Nie, bo normalnie takie rzeczy przyjmuje się przez aklamację, bo tam nic kontrowersyjnego. No ale właśnie nie wzięto pod uwagę faktu, że to jest końcówka kampanii wyborczej i wtedy dowolna rzecz staje się przedmiotem politycznego sporu. Wczoraj papież Franciszek wygłosił takie specjalne wystąpienie do Polaków z okazji kanonizacji. Podkreślił, że Jan Paweł II nadal inspiruje Kościół. Zarówno jego słowa, jak i pisma, gesty, styl służby oraz cierpienie znoszone z heroiczną nadzieją. Papież pozdrowił wszystkich Polaków. Podkreślił też, że także niewierzących. Czy sądzi pan, że ten styl, sposób wypowiadania się papieża, słowa, jakich używa, ci wszyscy, o których pamięta w swoich wypowiedziach, odróżnia go trochę od stylu, który czasem przyjmuje polski Kościół? To trudne pytanie, bo trzeba oceniać Kościół. Na początek powiem, że on trochę przypomina naszego papieża Jana Pawła II poprzez taki bezpośredni kontakt z ludźmi, że jemu jest to potrzebne i potrafi go nawiązać. I dlatego też myślę, on to zwrócił na to uwagę. Znaczy, papież był jednocześnie pierwszym papieżem, który odwiedził Amerykę Łacińską, więc to też było wielkie przeżycie. No sądzę, że Kościół ma problem ze sobą w Polsce i z papieżem ze sobą, dlatego, że nie dostosował się do warunków demokracji. Nie potrafi. No, żył przez długi okres czasu w warunkach dyktatury. Wcześniej były zabory. Trudno się dostosować do warunków życia w wolności, ale myślę, że on to zrobi. Te procedury są długotrwałe i również dodaję do tej sprawy, którą podkreśla tak bardzo papież Franciszek, do pewnej ubogości Kościoła. No to jest przesłanie ewangeliczne. To jest ciągle w Ewangelii napisane, że nawet sandałów, mówił Chrystus apostołom, nie powinni brać do tego stopnia. Mówił im, jak powinni swoją misję realizować. Więc
to rzeczywiście jest. Chociaż jest bardzo wielu z kolei księży fantastycznych, takich, którzy mają kontakt, którzy świadczą swoją osobowością, czym są te prawdy ewangeliczne. Więc wydaje mi się, że jest nurt taki franciszkański, bardzo silny, a stopniowo Kościół, no wiadomo, bo jesteśmy w Kościele katolickim, gdzie papież jest najważniejszy, dostosuje się do tego. Prezydent Komorowski jutro wyjeżdża do Watykanu, będzie przyjęty na osobistej audiencji przez papieża i zgodnie z zapowiedziami prezydent będzie chciał rozmawiać o sytuacji międzynarodowej, sytuacji na Ukrainie. Czy pan wie, co na ten temat nasz prezydent chciałby powiedzieć Franciszkowi? Ja na ten temat z panem prezydentem nie rozmawiałem, ale mogę się domyślać, bo przecież pan prezydent często bardzo wypowiadał się na tematy ukraińskie, tylko w ogóle jest bardzo aktywny w tej sprawie. No wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba dążyć do tego, żeby na Ukrainie zaczęły panować normalne warunki, żeby wycofali się ci wszyscy, którzy są uzbrojeni, którzy nie mają do tego prawa. No jak może człowiek uzbrojony zajmować jakieś urząd i mówić, ja tutaj rządzę, to są rzeczywiście w pewnym sensie terroryści z punktu widzenia władz ukraińskich. No więc, żeby to porozumienie zawarte w Genewie było zrealizowane w ten obustronnie, to znaczy, żeby ci oddali broń, na to ma wpływ Rosja. Ona ma część swoich ludzi, ciągle to się potwierdza, a z kolei władze w Kijowie zrealizowały program konsultacji i pewnej zmiany formuły, to znaczy takiej, żeby była większa autonomia poszczególnych regionów. To od dawna wiadomo, że tak powinno być. No poprzednie władze, poprzedni Janukowicz, prezydent tego nie zrealizował. Może te władze to mogłyby zrealizować, ale to wymaga dobrej woli ze strony Rosji. Mówił pan o tym, że nasz prezydent jest aktywny w sprawie ukraińskiej. Rzeczywiście szereg spotkań, narad. Wczoraj spotkanie w Pradze, gdzie prezydent jednak podjął się krytyki. Skrytykował Czechy i Słowację za to, że nie są zbyt chętne do rozszerzania sankcji na Rosję. Wręcz przeciwnie, oba państwa mówią o tym, że to jest niepotrzebne. Wcześniej z tego europejskiego szeregu wypadły Węgry, które też nie chcą zaogniać stosunków z Rosją. Nie ma obawy, że my zostaniemy z tym naszym twardym stanowiskiem osamotnieni nawet wśród najbliższych państw Ukrainie? Wydaje mi się, że prezydent dobrze to zrobił. On wyszedł poza taką rutynę dyplomatyczną, kiedy się mówi, że wszystko jest pięknie i dobrze. Powiedział wprost to, co my czujemy. Rzeczywiście no, w tej sytuacji, kiedy powinien być front pewnej solidarności, bo wszyscy musimy działać razem, żeby pomóc tej Ukrainie. No, inaczej to ona dozna jakichś głębokich bardzo wstrząsów. Również pomóc w sensie tej wspólnej polityki energetycznej, za którą jeździ teraz premier Tusk po całej Europie. Więc wydaje mi się, że to dobrze zrobił. Czy to wpłynie na nich? No, to też są poważne interesy gospodarcze. Orban, którego tak czci polska prawica, okazał się wielkim przyjacielem Rosji. Zrobi z nim wielkie interesy. No nie bezinteresownie. No właśnie. Więc to jest trudne, ale my się przynajmniej mogą częściowo jakoś stanować. No nie jest tak, że można mieć ciastko i zjeść ciastko. To znaczy, że jednak w takim akcie solidarności, my Polacy to doskonale rozumiemy, zresztą cała nasza rewolucja polegała na tym, żeby potem, po jej dokonaniu, pomóc również i Czechom, i Słowakom, i Węgrom. Przecież to było też z naszym udziałem robione, to, że oni teraz są wolni. Więc może jakaś zrozumienie dlatego, że taki sam gest pomocy powinien być i dla Ukrainy zrobiony. To trzeba im powiedzieć. No, czy oni to zrobią, to nie wiem. Ale wydaje mi się, że taki klimat w Europie jest jednak proeuropejski, proukraiński, chciałem powiedzieć. Więc oni też muszą się tego dostosować częściowo chociaż. No tak, mówimy trochę o interesach gospodarczych i nie jestem do końca pewna, czy ta bariera została przez państwa całej Unii przekroczona. Pewnie będzie można coś powiedzieć po losach inicjatywy premiera Tuska, o której pan wspomniał, Unii Energetycznej. Tak. Sądzi pan, że to jest pomysł, który może zostać zrealizowany? On jest realistyczny? To jest bardzo trudne, ale bardzo ważne jest to, że prezydent Hollande powiedział, że to jest wspólna inicjatywa polsko-francuska. No, Francuzi to jest wielki gracz w Unii Europejskiej, więc wpływ ich na decyzje europejskie, a jeszcze w połączeniu z innymi tymi mniejszymi graczami,
Germanii. Zobaczymy, będzie co dłużej. Angela Merkel powie. Angela Merkel, ona ma problem, bo to jest Gazprom, bo jest Nord Stream i tak dalej. Z tym ma problem. Ale myślę, że ona tak samo dobrze rozumie, to mądra bardzo kobieta, zrozumie, że tutaj przede wszystkim trzeba być suwerennym państwem, suwerennym, że nieuzależnionym od innego, który może dyktować warunki energetyczne, a Putin wyraźnie powiedział, że to jest broń ich. To on tego nie ukrywał. On nie traktuje tego jako warunków gospodarczych, tylko jako rodzaj działalności politycznej. Więc przed tym się trzeba zabezpieczyć. Myślę, że to stopniowo zostanie zrozumiałe. Jaki będzie miała kształt ta polityka wspólna energetyczna, tego jeszcze nie wiemy, bo to mogą być różne jeszcze rozwiązania. Ale Europa w tą stronę idzie, myśląc o swojej jakiejś, powiedziałbym, suwerenności w sensie decyzji, żeby nie było presji, skutecznej presji ze strony mocarstwa, które może dyktować sposób postępowania państwom europejskim. Chociaż tutaj dużo optymizmu nie ma. Też premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że Europa nie ma dobrej odpowiedzi na wypadek nagłego zaostrzenia sytuacji na Ukrainie. I to jest bardzo pesymistyczna wypowiedź, bo Unia Energetyczna, tak, to jest jeden z pomysłów, ale tutaj w momencie dalszej, w momencie eskalacji, no co właściwie można zrobić? No nie, tutaj dobrze, znaczy powiedział słusznie premier Tusk, no nic nie mogliśmy zrobić w sprawie Krymu. No cóż, może mogliśmy protestować i nie uznać, i to jest też bardzo ważne. Uważam, że w polityce i dyplomacji jest bardzo ważne nieuznawanie czegoś, co zostało zrobione jak gwałtem, przemocą, tak jak ta aneksja Krymu. To w ogóle jest pierwszy fakt po II wojnie światowej, że jakieś państwo przyłącza sobie kawałek innego terytorium. To w ogóle jest tak rzecz szokująca, że ważne jest, żeby tego nie uznawać. Na żadnej mapie nie powinno być napisane, że to jest terytorium rosyjskie. Na razie tylko tyle można zrobić. My przecież nie mamy podpisanej umowy żadnej wojskowej, ani NATO też nie ma podpisanej z Ukrainą, że będzie bronić. Wyraźnie są prezentowane. Obama powiedział, że będzie wspierał Ukrainę, ale nie będzie wspierał militarnie, no bo to by było potraktowane być może również jako takie działania nieuprawnione, zbrojne. No, więc ale tutaj jesteśmy w pewnym sensie bezradni. Gdyby była ze strony Rosji interwencja zbrojna, to w tym momencie nic nie mam zrobić, ale trzeba patrzeć w długiej perspektywie. Nas, generał Jaruzelski, jak zrobił stan wojenny, też nic nie mogliśmy zrobić. Byliśmy bezradni, ale po 7 latach zmieniliśmy sytuację. Jeszcze jedno pytanie takie bardzo aktualne, dzisiejsze. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie dziś, czy prezydent Bronisław Komorowski musi udostępniać imiona i nazwiska ekspertów, którzy opiniowali w 2011 roku zmiany w OFE. Kancelaria prezydenta wniosła skargę kasacyjną od wyroku, który już zapadł i który mówił, że są to informacje publiczne. Czy taka sprawa, chęć doprowadzenia jej do końca, właśnie do kasacji, do absolutnie ostatecznej instancji, wynika z chęci ustanowienia odpowiednich metod, procedur raz na zawsze przez pana prezydenta? Bo to jest kontrowersyjna sprawa w sensie takim, że bo ja jestem akurat zwolennikiem pełnej informacji publicznej, bo sam wiem, że nie ma co ukrywać. Ten ewangelizm jest takim, że nie ukrywajcie, bo tak wszystko wyjdzie na jaw. Że lepiej to powiedzieć, niż potem być przymuszonym do tego. Więc uważam, że w każdym takim prośbie, potrzebie kogoś z zewnątrz, w przypadku w instytucji publicznej, no to trzeba to ujawniać. Ale rzeczywiście tutaj jest, chodzi się bardzo o taką technicznie w szczegóły pracy administracyjnej. Czy jeżeli jeden urzędnik do drugiemu coś powie, to już to trzeba ujawnić, czy nie? A jeśli czy jest ekspertem oficjalnym? No właśnie, to jest problem, co to znaczy oficjalne. I myślę, że to między innymi służy teraz to wyjaśnianie, co jest konkretną rzeczą, gdzie jest ta informacja publiczna, żeby już nie było wątpliwości. W tej chwili te wątpliwości powstały, dlatego też kancelaria odwoływała się, żeby ustalić definicję, gdzie jest ten dokument się wytworzył, ten publiczny, który koniecznie trzeba ujawnić. Generalnie uważam, że lepiej w tym wypadku administracji, jeżeli są wątpliwości, działać na korzyść tego, który pyta, z wyjątkiem tajemnic, oczywiście jakichś wojskowych czy innych, no ale to też ustawa o tym mówi, że tego nie należy ujawnić. A to jest bliskie, bo to jest pogląd bliski mojemu sercu dziennikarki, które ciągle o coś pyta. Stańmy po stronie tych, którzy pytają. Ja też tak uważam, że tutaj dziennikarze spełnią funkcję publiczną, służą społeczeństwu. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem Sygnałów Dnia był doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, Henryk Wujac. Dziękuję bardzo. A Zuzanna Dąbrowska, Sygnały Dnia, 7:32. Pierwszy program Polskiego Radia.